To teraz o tym nie kieruj. Czekaj, już mówię. Musisz jechać prosto teraz w sumie. Mhm. Trochę było mi to się na chwilę zacięło. Tutaj będziesz musiał skręcić w prawo. Widzę na minimapce. Sobie oddaliłem na maksa. Ile tu jest zombiaków, kurwa. Tutaj w tą grubszą drogę będziesz musiał pojechać. Na pewno? No chyba, jak dobrze mam. Mi się wydaje, że to tędy. No, no, kurwa, no to żebym się popisał. No nie, ja kojarzę, ja mówię, że to było gdzieś tam, bo mamy to w inną stronę. A faktycznie masz rację, masz rację. To jest tak. Obok tego różowego na... Mhm, tak, masz rację. To tylko w sumie teraz pojedziesz prosto, pojedziesz tą krętą i to będzie pierwszy dom tu na rogu. No prosto, w sensie no. Tu jedziesz krętą. O kurwa, przyjebałem. To będzie drugie, tak, drugie. Drugi domek. Kurwa, kto tak parkuje? Do kurwy nędzy, za pajac. No, jeszcze stop tu postawili, na chuj to. Czy nie musisz tu prosto jechać, możesz tam skręcić, będziesz... Teraz to już silnik zgasł. Będzie, bo to mamy tam niżej, nie? Niżej? Mhm. A no faktycznie. Był na ukos. Dobra, dobra, tak, wiem. Już kojarzę, to jest... Następny. No silnik zgasł. Oj, to tu. Tu już pojedziemy następnym razem na dwa samochody. Czekaj, może najpierw. Albo sen. No, sen. Sen, potem jedzenie, picie i tak dalej. Ja już poszedłem. Dobra, ja śpię. Tak do 5-6. Pewnie przewieziemy te samochody i już będzie po... Znaczy, przewieziemy samochody i rzeczy, zabudujemy trochę bazy i w sumie znowu... Pas. No. Bo no, czas szybko leci tutaj. No bardzo szybko leci. Jak się gra, tak. Ściągaj wszystkie zasłony i tak dalej. Dobra. Co jeszcze tu moje rzeczy? Żeby się wypadałoby to zabrać. Wszystkie, czy... No najlepiej by było. Jedzenie tam mamy, czy wziąć trochę? Możesz wziąć trochę. Też tu zabieram te rzeczy. Dobra, to było ogarnięte. Tu też jest trochę rzeczy. Pamiętasz, gdzie dawaliśmy otwieracze? O nie. Tego ci nie powiem. To jesteśmy bez otwieraczy. Ale tam otwieracze były w naszej bazie. A, tak, były, to jest git.
Tu dwie deski są jeszcze. Pięknie. Czekaj, zobaczę sobie bagażnik tego samochodu. Opening. Bal, drewno. No tak, bo ja tam wrzucam tyle rzeczy. A, w sensie, bo idziemy na dwa. Tak. Zostawiłeś kluczyki w... Nie, ale zaraz ci dam te kluczyki. To idzie, dobra. Kurde, nie tu. Słuchaj, mamy taśmę naprawczą gdzieś? Mam taśmę naprawczą w bagażniku. A co? Dwie sztuki potrzebuję. Ty, ja też mogę ten maczetę sobie naprawić. Też dwa razy taśmę naprawczą. Nie, to nie jest źle jeszcze. Czyli taśmę się opłaca zabierać. Ja to wezmę te dwie, co masz. Dobra, 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 bierz. To wiesz, to bez problemu. Uuu, HP mi spada. Za dużo rzeczy wziąłem. Uciekaj mnie stąd. Ale broń mam. Co tam masz? Okej. Okay. Sprawdzimy w boju. Chyba ja mam prawie full. Dobra, ale jeszcze może na siedzenie coś wrzucę. Ej, w sumie tak się teraz zacząłem zaciekawić, nie? Ale czym? Jakie ty tytuły będziesz dawał do odcinku? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie mam pojęcia, powiem szczerze. Jak my tutaj będziemy tylko siedzieć i a to jedziemy sobie po deski. No więc nie będę podpisywał część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, ósma, dwudziesta i tyle. Początek pięknej przygody, odcinek pierwszy. No. Odcinek ósmy. Deviko, dołączaj do nocy. Nie no, jak ja mam lagi przy tych zombiakach, to Deviko to chyba miałby, nie wiem, wybuch kompa. Nic by nie zostało po kill. To u mnie przecież na Ryzenie 9 kurwa czasem przycina, co dopiero tam. Jak jest tu jeszcze miejsce, to w sumie mógłbym dołożyć swoje paczki gwoździ. Paczki gwoździ chyba możesz nawet wrzucić do... Czemu nie to zostawił? Kto zostawił bourbon? Kogo pojebało? Nie no, ludzie, tak to się nie będziemy bawić. Aktor, ja rozumiem wszystko, ale zostawić bourbon? Grzech. Okej, wejdę tutaj, zostawię ci trochę rzeczy na tylnych siedzeniach, bo tu masz... Dobra, no. Prześcieradła, pudełka gwoździ, pudełko wkrętów. Ja w swoim nie mam, bo kanistry mamy. Jak trzeba, to trzeba. Czekaj, muszę zapalić. Jak wrócimy do bazy, to się muszę umyć. Definitywnie. Nie będziecie mieli pokazane wszystko w jakości 4K. No nie, no może już tak to nie. No ale będziecie widzieć wszystko. Tak, zobaczycie mnie w slipach. Kawar będzie podniecony szok. Kawar na pewno. Zobaczy i nie będzie mógł dowierzyć. Wyżej do lasu. Ty, ale jeszcze nie wzięliśmy w ogóle leków. Znaczy niby coś tam mam, ale... Ty mi tam zawaliłeś wszystkie siedzenia już? Nie, masz jeszcze multum miejsca. Multum, od razu multum. Wcale nie tak multum. No
Dobra, to wezmę te apteczki, bandaże do swojego plecaka. Już ten samochód kurwa zwiększył dwukrotnie swoją masę. Jaki problem? Nie, no ja nie mam żadnego. Dobra, wezmę połowę plastrów. Na książki będziemy palić, definitywnie. Bo pewnie będziemy mieć sporo kopii tego. No będziesz miał czym zapalić w końcu. Nie będzie papierosów, będą kartki, będziesz dym z kartek wciągał. No, ha, ha. Tam też taki mądry byłeś? Kiedy? Byłeś tam taki mądry, czy nie? Gdzie? W nie dupie. Dał się nabrać. Dobra, tu już full. No to już mam prawie full, wszystko full. Idę jeszcze do leki zobaczyć, wszystkie wziąłeś. Wziąłem połowę, bo wszystkie nie są nam chyba potrzebne, aż tyle. Ja biorę wszystko. No jak, kurwa, antybiotyki, no faktor. Wziąłem, ile mi miejsca wystarczyło. Chciałem tyle co apteczek i mandarzy, że ty będziesz sobie je jadł. No i dobrze, o to chodzi. Książki nieruszone pewnie. Nie tkałem. No dużo ich nie było w sumie. Torebka papierowa, na co tu komu? Czekaj, torebka papierowa. Ja tam wolę chodzić z foliową. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Wiem, aktor, wiem. Ej, kuroczki, co? Co? Chyba wziąłem torebkę foliową w jedną rękę, nie? No. Nagle, kurwa, obciążenie mi spadło o jeden poziom. No tak, bo ją wziąłeś w rękę. Wziąłem, miał duże obciążenie, a jak wziąłem wcześniej, to było... Co? Nie ogarniam, ale ciekawa. No dobra, jeszcze wziąłem. Udało mi się wziąć agregat, możemy jechać. Dobra, tylko musisz mi klucze wyrzucić. Muszę zobaczyć, które to są kluczyki. Nyla. I do darta ci wyrzucam, proszę. Leżą na ziemi. Zobaczymy, czy ja odpalę w ogóle. Oj, pali. Mój sedanik też odpalił. Gdzie ty pojechałeś, bo... No jadę już do naszej głównej bazy, tylko jadę troszeczkę okrężną drogą, bo tam wiem, że jest samochód na środku. Dobra, po prostu za tobą pojadę. Oczywiście musiałem potrącić zębiaka. No ale układ sterowniczy tutaj w tym samochodzie to jest porażka. Dramat się tym jeździ. I nie wiem, czy ja przejadę przez... Chociaż nie. Nie dojeżdżaliśmy do samochodów wtedy jeszcze. No to nieważne. Bo ja tym sedanem pewnie bym nie przejechał przez ten konwój, co tam stanął. Jedziesz? Kurwa, samochód z klasu, jadę. Jeszcze będę po ciebie przyjeżdżał, kurde, no. Cię chuje na środek pchają, no. Ja tam cały czas na mapę patrzę, tylko gdzie ty jedziesz, bo kurwa drogi mi chuj pamiętam. No serio? Jak przez mgłę. Ja to już pamięciowa.
Ale mi się wjebał. Oj, 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 oj. Odpal dziadła. Przyjebałem z całej siły, nie odpala. Ej, pomocy chyba będę potrzebował. No to teraz już ci nie pomogę, bo jestem daleko. No a ja kurwa biegnę. Zaznacz, gdzie jest samochód. No co ja ci teraz poradzę? Muszę rozpakować ten nasz samochód i w razie czego podjadę po ciebie. A ja sobie idę pieszo. Ale próbowałeś go odpalić? On powinien odpalić. No bo odpalałem go, kurwa, gaśnie co chwilę. No to brawo, rozwaliłeś samochód. Oj. Znajdę sobie drugi. Oj, aktor, aktor, aktor. Muzyka jeszcze się włączyła, kurwa, jak do walki z bossem. Gdyby nie te hordy, które mnie tutaj gonią momentami, to mógłbym sobie posprawdzać, czy w jakimś samochodzie kluczyków nie ma, czy coś. Oj. Hordy, hordy, hordy. No już dojechałem do bazy. To wypakuj się i jak możesz, to podwózkę chętnie przyjmę. No, ho, ho, no nie wiem, zastanowię się teraz. No jak postawić? Dobra, na środku wyjebałem agregat. Oj, aktorinka, oj, aktorinka, ty to jak zwykle. Zastanawiam się w sumie, czy przeżyję, czy nie przeżyję. Serio? Niby idę, niby... Niby idę, niby nie idę, idę czy nie idę? Zastanawiam się, bo jak mi dział mnie jeden, to już dział mnie resztę. A wtedy nie będzie mi do śmiechu. Mi jest na maksa do śmiechu, wierz mi. No wierzę, słyszę. Dymiko, do pomóż. Pobierz grę, kiedy śpisz. I przyjedź tu. Powodzenia. Już kurwa nawet Freddy Krueger mi kurwa goni pomocy. Sobie kurwa jak... Kurwa straszek. Widzę, że się aktor dobrze bawisz. Zajebiście. Już odpaliłem samochód przypadkowo, kurwa. Zajebiście, idę sobie dróżką. Czekając aż przyjedziesz. U, to sobie poczekasz, bo ja buduję kolejną skrzynię. Kurwa, zajebiście. Gonią mnie z dwóch stron, a ten sobie skrzyneczki pobuduje. No co ja poradzę? No nic nie poradzę. Było nie napierdalać tym samochodem. Ledwo mogę biec. To nie biegnij. One są wolniejsze niż ty. Nie każdy. Ale większość. Zobaczę, może któryś stary rupieć tu jest tutaj. Dobra, może nie dotestował jak taka horda. Czy to jest takie proste rozładować taki samochód? Dobra, wiem w sumie co zrobiłem. Co zrobiłeś? Ej, wyłącz. Wyłączyłeś grę? Nie, wybałem się do jakiegoś domku i sobie siedzę. Szczerze i kurwa, teraz przyjdę. Chyba sobie odpuściły.
Nie. Walał do drzwi. Prawda, nie masa, ale coś tam pukają. A raczej jak się wyjebie z drugiego piętra, no to... O, jak to? Zjem sobie akurat. Jak na razie słyszę, to te zombiaki zaraz ciebie zjedzą. No wow. So, ja sobie zjem, w razie czego będzie trzeba wyskoczyć. Jeszcze trochę, już jadę. Rambo będzie. Wiem, co zrobię. Jeszcze sobie chipsy zjem. Podnieś sofę. Nawet dwie paczki chipsów, trudno. No i dobra, no i teraz mogę sobie siedzieć. Już jadę, już, fina. Zabarykadowałem sobie drzwi i posiedzę trochę. Nie wiem, opłaca się dwuwarstwową barykadę zrobić. Ciekawe, jak ty kurwa potem wyjdziesz. Też się zastanawiam. Kurwa, nie, no geniusz. Chwilowo, co jak co, to ja sobie siedzę, lutuję trochę. Wszystkie deski wyjebałeś pewnie? Nie. Zabić, kurwa, to za mało. Nie użyłem żadnej deski. Wziąłem kurwa sobie pufę jakąś i zablokowałem nie u drzwi. O, w ten sposób. Masz szczęście. Dobra, jadę po ciebie, kaleko. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. No bezczelny. A niedaleko jesteś. No. Tylko pytanie, czy dojdę. W sumie, jakbym się postarał. Wiesz, że jak ty je tu sprowadzisz, to cię wtedy wykastruję. Dlatego nie chcę mi się zbytnio wychodzić. Próbuję przejechać tędy na wprost, zobaczmy, czy się da. Bo jak zrobię kamień. Chyba nie zostanie mi opcja poza wyskoczeniem. Jadę przez las. Znów. Jestem już obok. Jesteś tym Smokey z Salon and Restaurant? Ile ich tu jest? Teraz to ja już sobie mogę po lód iść. Nie żyjesz? Kurwa, wiesz ilu ich tam było? Padłeś? Mhm. Amu sobie zrobiły. Nie mogłeś przez okno wyskoczyć czy coś? Ja myślę, że co zrobiłem. Wyskoczyłem. Się zabiłeś, okej. Okay. A samochód ci jeszcze wcześniej walnął? Trochę. Czy dalej ci walnął? Dalej trochę. A dalej, tak? W sensie bliżej naszej starej bazy, czy nowej bazy? W sensie, czekaj, pojawię się i... No, lazłeś w górę czy w dół? Jak uciekałeś? Ja dosłownie wjeżdżałem dopiero na autostradę tam. Dosłownie jechałem twoją drogą, którą ty jechałeś, krok w krok. No ale nie wiem, bo wyjechałem teraz tu, gdzie ty zginąłeś i nie wiem, czy mam jechać w dół, czy w górę. Nie wiem. Jezu, aktor, naprawdę. A jebnęło ci to na głównej drodze? No, dosłownie na wyjeździe z głównej. Ewentualnie kawałeczek dalej. A, widzę twój samochód. Dobra, widzę. No to dobra. Gratuluję, bo teraz jest tu tyle zombiaków, że ja pierdzielę. To nie pobiegło trochę za mną? Nie. Zwabia mnie. Spróbuję je wyprowadzić.
O kurwa, jaka horda. O ja pierdzielę, nie wiem czy ja zaraz nie zginę. Ale mam lagi. To powodzenie. Jest ich od zajebania. Ja się powinienem zaraz bić w naszej nowej bazie, czy starej? Teoretycznie w nowej. No to zaraz piłem się w jakimś randomowym. No to dziwne. Wezmę jakąś broń i biegnę. Wszystkie zębiaki z okolicy zbieram i próbuję je wystraszyć, czy wystraszyć, wyciągnąć. Dobra, teraz trzeba odjechać. O kurwa, naprawdę, wszystkie z okolicy się tu pojawiły. Szczerze nie wiem, do ciebie biec, czy biec sobie do Na bazy? pewno, znaczy biegnij do bazy, ale na pewno nie biegnij główną trasą. To ci od razu mówię. Nie wiem, przez was sobie pobiegnę. Bo ja ci życzę wtedy powodzenia. I ten samochód na razie tam zostaje, no nie ma innej opcji. Ja się muszę przespać. Najlepiej jakiś inny samochód zorganizować, bo to jest tragedia. Ja się boję, że mi stanie ten samochód i będę miał to samo co i ty. I damy później jakieś, w sensie te moje znajdziemy. Tak. Co? Tak, czy znajdziemy? No musimy je po prostu uratować, nie? Ja na razie tam zębiaki troszeczkę pogoniłem, więc o tyle dobrze. W sensie pytanie, to ciało miało się zamienić w zombie, czy się nie miało zmienić Poje? W zombie? No w sensie, bo coś tam było ustalane przy tym, to przy tworzeniu tego save'a. Nie, czy... normalnie zwłoki się zmieniają w zombie. A, dobra. Zwłoki, ale nie ma zombifikacji, w sensie jak cię ugryzą, to nie zamieniasz się w zombie. Bo oryginalnie w tej grze jest coś takiego, że jak cię ugryzie coś, no to jesteś zarażony. Czyli tak czy inaczej zostaniesz zombiakiem, prędzej czy później. Po prostu twój los przesądzony już jest w tej chwili. A ja to włączyłem, bo wiem, że byśmy zaraz... Co on kurwa robi? Nie wiem, co on robił, ale okej. Jak kliknąć anuluj? No tak, jasne, weź wszystko. Ej, ale przynajmniej na tej postaci przeżyłem znacznie więcej. Ile przeżyłeś? 5 dni. A ile zębiaków zabiłeś? Z 40-50. Nie za dużo, ale... O, i tak lepiej niż było. Dobra, cały samochód opuściłem, więc luz. Oj, świetnie, jeszcze krwawienie mi wpadło. Prawe podłudzie, zadrapanie, krwawienie. Świetnie. Stawiłeś otwarte drzwi do bazy? Naszej głównej tak. Bo jestem po pierwsze ranny, po drugie... Kurwa, ten w żółtym wycięsku. Gdzie... Staty pod kondycję wziąłem. Widzę właśnie. Kim tym razem grasz? Sportowcem chyba. W sensie cechy to dietetyk, wysportowanie i nadwaga. Jak to jest możliwe? Jakoś działa. Mogę to sobie wyrobić i nie mam nadwagi. Wyczyść bandaż na szybko.
Zabandażuj. Uf, dobra. Okej. Tylko tak, ogólnie problem jest już taki, że będziemy musieli tu posprzątać, bo mamy kurwa taki pierdolnik, że to jest głowa mała. Naprawdę, pierdolnik to jest mało powiedziane. Dobra, to zostawiamy. Sportowiec, uspokój się. Dobra, statystyki sobie nadrabiam. Trzeba do lodówki, czy... A, już myślałem, że do lodówki włożyłem bronię. Dobra, czy tu coś świeżego nie zostawiliśmy? Oczywiście nie. No, pobiegać to już nie pobiegam. Czemu? Nadmierny wysiłek, ledwie może iść. Dobra, to jeszcze w czym pomóc? Tak na koniec. Na koniec ja jeszcze porozwieszam wszędzie płachty. Będziemy mogli kończyć na dzisiaj, akurat dwa odcinki wejdą. A jutro ogarniemy twoje zwłoki, to raz. Pamiętasz, gdzie umarłeś? Aktor? O, tak. Słychać mnie, czy... Tak. To po prostu byłem zaniepokojony twoim długim zastanawianiem się. Nie, w sensie... Powiedziałem tam. Tu już zasunięte zasłonki. Mamy fajne skrzyneczki, to sobie też tutaj pozostawiamy coś. Zasłony. Zabić prześcieradło jest tu. Możesz pozapalać światło wszędzie, w razie czego. Dzisiaj jeszcze nie zapalam. Wszędzie są zgaszane. Serio? O, tak mi się wydaje. Dobra, tu jest zapalone. Tu jest zapalone. Dobra, pozapalałem wszędzie. Resztę na górze pozawieszam. Ciemno jak w dupie teraz będzie. W kuchni chyba jest jeszcze jedno miejsce, gdzie nie zawiesiłem. Coś mi się wydawało, że coś było. Ja pójdę najlepiej od zewnątrz, zobaczę. Nie, tu jest. Tu nie ma, tu jest zawieszone. Nie, tu nie ma poszukała, czy mapa. Podgląd mnie oszukał. Zamknij drzwi. A to tu pewnie jest, tak, dobra. Nie oszukało mnie jednak. Zasuń zasłony. Chyba mi nie starczy. No niestety nie, nie starczyło mi zasłon.
Raz, dwa. Trzech zasłon mi zabrakło. I tu światło zgaszone musi niestety pozostać. Zdejmę te zasłony. Dobra, tu będzie git chyba już. To też jest ładnie pozawieszane. Tu nie ma żadnego okna, to też spoko. I tu jest zawieszone. Dobra, tylko w jednym pokoju nie mamy dwóch zasłon. Reszta jest zasłonięta. Dobra, możemy się tu chyba już pożegnać. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro oraz aktor. Siema. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach z Project Zomboid. Hej, hej!